To jest RS News, Tomek Ćwik, witajcie, zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Szczecińscy radni odrzucili obywatelski wniosek przekształcenia pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w pomnik Matki Bożej Królowej Pokoju. Decyzję, co rzadko się zdarza, podjęli jednomyślnie. Wizja mieszkanki miasta, która zgłosiła swój pomysł, zakładała pozostawienie bryły pomnika, na jego szczycie dostawienie świętej figury. Już przed sesją radni wymijająco odpowiadali na pytania dotyczące monumentu. Wyniki głosowania były więc łatwe do przewidzenia. Pomnik wdzięczności Armii Czerwonej docelowo ma całkowicie zniknąć z placu żołnierza. Nie ma jeszcze decyzji, gdzie trafi. Podczas sesji radni podjęli za to decyzję o powstaniu innego pomnika poświęconego ofiarom nacjonalistów ukraińskich. Ten na pewno stanie na terenie cmentarza centralnego. Budowę sfinansuje IPN. 8. Flotylla Obrony Wybrzeża wycofuje jeden z okrętów z manewrów na Bałtyku po śmierci jednego z polskich marynarzy w szwedzkim porcie. Do zdarzenia doszło w ubiegły piątek, kiedy to dwóch polskich marynarzy wpadło do wody. Udało się ich wyciągnąć i rozpocząć reanimację, ale jednego z nich nie udało się uratować. Zdaniem szwedzkiej policji marynarz wpadł do wody, bo poślizgnął się przechodząc przez trap na inny polski okręt cumujący w porcie. W manewrach na Bałtyku brały udział cztery okręty 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Nie tylko bardzo stare dokumenty czy zdjęcia mogą być historycznymi pamiątkami, przekonują pracownicy Szczecińskiego Archiwum Państwowego. W ten sposób zachęcają mieszkańców do odkurzenia strychów i starych szaf w poszukiwaniu domowych archiwaliów. Dokumenty, fotografie czy ulotki pomagają odtwarzać na przykład losy repatriantów przybywających na Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej. Cenne dla archiwistów są i przedmioty przedwojenne, ale też te bardziej współczesne. Archiwalia odnalezione w domu można przynosić do Archiwum Państwowego, gdzie powstał punkt konsultacyjny, w którym archiwiści i konserwatorzy pomagają szacować wartość odnalezionych przedmiotów. Sztuka łączy, a potrafi też leczyć, zgodnie mówili uczestnicy pleneru malarskiego osób z zaburzeniami psychicznymi. Nad brzegiem Jeziora Głębokiego w Szczecinie spotkali się pacjenci, lekarze z kilku oddziałów psychiatrycznych z regionu. Cel był prosty – spędzić twórczo czas. Arteterapia, czyli leczenie przez sztukę, pozwala otworzyć się pacjentom i łatwiej do nich dotrzeć. W plenerze wzięło udział około 100 osób. Prace, które dziś powstały, będą pokazane na specjalnie przygotowanej wystawie. Seven Seas Navigator zawitał do Szczecina. Ten ponad 170-metrowy wycieczkowiec zacumował w porcie nieopodal Wyspy Grodzkiej. Na jego pokładzie było blisko 500 pasażerów. Kiedy statek dobił do brzegu, turyści wyruszyli na krótką wycieczkę po Szczecinie. Chociaż żal schodzić z pokładu tak luksusowego promu. Jest na nim kilka barów, baseny, mini pole golfowe, siłownia, galeria handlowa i centrum spa, nie wspominając o ekskluzywnych restauracjach. Prom zwrócił na siebie uwagę filmowców w 2004 roku. Był planem zdjęciowym do amerykańskiej produkcji Po zachodzie słońca z Piercem Brosnanem i Salmą Hayek. Niestety w Szczecinie gościł zaledwie przez kilka godzin. Środa chłodna i deszczowa i nic dobrego na temat pogody nie mogę Wam powiedzieć. No chyba tylko to, że opady mogą być przelotne, ale 15 czy 17 stopni nic nie obroni. Będzie zimno, więc się pozytywnie na to nastawcie. My z kolejnym RS News będziemy dla Was już jutro, jak zwykle po 18, a najnowsze informacje znajdziecie na radioszczecin.pl i na naszej antenie. Do zobaczenia. Cześć. Radio Szczecin.